Neuroforum jest wydarzeniem, które gromadzi specjalistów, którzy zajmują się pacjentami neurologicznymi. Stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy, do dyskusji oraz do wymiany poglądów. Jest tworzone przez ludzi, przez specjalistów, zarówno naukowców, lekarzy, jak i fizjoterapeutów oraz przedstawicieli świata pielęgniarstwa, psychologii, logopedii oraz ważnych instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych, wszystkich tych, którzy zajmują się pacjentem neurologicznym. Na konferencji gościliśmy wybitnego w skali światowej specjalistę fizjoterapii neurologicznej Marka Mikkelsena, który jest zarówno fizjoterapeutą, kierownikiem oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. I również jest bardzo wpływową osobą, która łączy naukę razem z praktyką kliniczną. Na Neuroforum staramy się łączyć zarówno naukę, jak i praktykę, ponieważ jest to rodzaj dialogu między tymi dwoma sferami. Dlatego pierwsza część konferencji jest częścią wykładową, gdzie wygłaszają swoje prelekcje wybitni specjaliści, a drugi dzień jest częścią praktyczną, gdzie nasi goście zaproszeni będą prowadzili warsztaty praktyczne dla fizjoterapeutów z całej Polski. Wielokrotnie spotykam się z pytaniem, jak daje się połączyć wychowanie fizyczne, fizjoterapię z Politechniką Opolską. Ale dzisiaj nauka to jest interdyscyplinarność. Dzisiaj nauka to jest połączenie wielu różnych dyscyplin, czyli Politechnika Opolska to nie tylko wychowanie fizyczne, to nie tylko fizjoterapia, ale to również właśnie te nauki techniczne, czyli informatyka, czyli mechanika, elektrotechnika, automatyka. Połączenie dopiero tych elementów daje efekt, który mamy, który widzimy jako, na przykład jako pacjenci. Stąd też bardzo się cieszę, że w murach Politechniki Opolskiej możemy dzisiaj gościć tak wybitnych fizjoterapeutów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. To bardzo ważna konferencja i wielu ludzi przyjechało tutaj, by dzielić się wiedzą oraz pomysłami. Z tych pomysłów powstają kolejne, które wpływają na sposób leczenia pacjentów i właśnie po to to robimy. Daje nam szansę na dzielenie się pomysłami, wiedzą i to również dla mnie jest bardzo interesujące, ponieważ zabiorę to ze sobą do domu i mogę to od razu wykorzystać w swojej pracy. Jest to również z korzyścią dla naszych pacjentów i właśnie w tym celu to robimy. W mojej opinii rehabilitacja neurologiczna w obecnej chwili raczkuje, ponieważ niewiele jeszcze wiemy o mózgu. Dopiero w ostatnich 10-20 latach dużo dowiedzieliśmy się o nim. Więc myślę, że jest to bardzo obiecujące i to, co widzimy obecnie w rehabilitacji, a w szczególności w neurorehabilitacji, pojawia się wiele nowych możliwości. Pojawiła się robotyka i znacznie więcej wiedzy z neurofizjologii. Myślę, że przyszłość następnych pokoleń terapeutów jest bardzo obiecująca. Ja bym powiedziała, że fizjoterapia neurologiczna przede wszystkim wymaga dużo czasu. Jest to proces przewlekły, pracujemy z pacjentami przez wiele tygodni, a nawet wiele lat. Czyli to nie jest tak proste jak fizjoterapii ortopedycznej, uszkodzeń narządu ruchu, jakichś urazów mechanicznych, w których rehabilitacja ma swój początek i powiedzmy po 12 tygodniach koniec. To są dużo bardziej przewlekłe postępowania. Skutki mogą być różne. Najogólniej rzecz biorąc, czasami pacjent neurologiczny uczęszcza na fizjoterapię po to, żeby uchronić się przed tym, co konsekwencja bezruchu u niego wywoła. Czyli jest to proces przewlekły i długotrwały, tak jak przed chwilką mówiłam, głównie dlatego, że jest to już postępowanie na całe życie. Jeżeli on zaniecha tego postępowania, to zmiany zwyrodnieniowe aparatu ruchu związane z tym, że niefizjologicznie go używa, będą postępowały dużo szybciej niż w przypadku innych rodzajów uszkodzeń. Praca z pacjentem w śpiączce jest to praca z pacjentem z uszkodzeniem mózgu, więc tutaj te zasady są podobne. Jedyne, na co zwracamy większą albo największą uwagę, to jest powrót świadomości u tego pacjenta. I chciałabym podkreślić, że jest to praca zespołowa. Ta praca z pacjentem w śpiączce, ona moim zdaniem jak żadna inna nie obejdzie się bez pracy w zespole interdyscyplinarnej czy nawet transdyscyplinarnej.